Po tych kilkunastu dniach, które minęły od meczu Lechia Legia, nie moglibyśmy ci nie zadać pytania, o które chciała cię spytać cała Polska. Czy w sytuacji, w której Artur Jędrzejczyk zagrywał piłkę ręką, należała się czerwona kartka i rzut karny? Czy dzisiaj w jakikolwiek sposób zmieniłbyś tę decyzję? Bo wielu twoich kolegów ze środowiska, także sędziów, uważa, że popełniłeś błąd. Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, nie? On go kopał tam trzy razy, ten kurwa przeaktorzył. A co, ręka była? Karny był? Ręka, no tak, karty czerwone, ewidentnie. To dobre wprowadzenie do naszego materiału z sędzią Danielem Stefańskim. Osoba chyba, na którą spłynęło w ostatnim czasie najwięcej hejtu. Dla mnie karny czerwona. Dla mnie nie. Ile razy już usłyszeliście o sobie, że jesteście chujem, kurwą, szmatą, drukarzem, frajerem? Zaraz ci to wszystko napiszą w komentarzu. No. Ale na pewno nie usłyszeliście częściej niż w ostatnich dwóch tygodniach sędzia Daniel Stefański. Nie ukrywamy, że od 27 kwietnia w zasadzie nie jesteśmy sobie poradzić w stanie z pewnymi rzeczami. Łeb nam pęka i nie wiemy, czym jest ręka, jak rękę interpretować. Czyli wy nie wiecie, co to jest ręka, zapraszacie gościa, który też nie wie, co to jest ręka. I to jest problem. Ale słuchaj, no bo tak się zastanawiałem, wszyscy się wypowiedzieli na temat tego, co się działo, oprócz ciebie. Ale dlaczego? Byłeś schowany do szafy, czy jak tam? To prawda. Zapomniałeś kluczy do domu, nie? Nie, byłem schowany do szafy, ale jesteście pierwszymi osobami, które mnie w ogóle pytają o zdanie. Co tak naprawdę się zabolało najbardziej w tym wszystkim? Bo były i wiadomości TVP, i mnóstwo wpisów, i różnych wypowiedzi, przeróżnych też postaci. Ty się stałeś, moim zdaniem, w ostatnim tygodniu, czy w ostatnich dwóch tygodniach, symbolem gościa, który nie potrafi sędziować. Znaczy, każda sytuacja od B-klasy do ekstraklasy, w której jest kontrowersja i jest pole do szyderki, pojawia się twoje nazwisko. Ja starałem się tego nie śledzić, tak jakby już z zasady staram się izolować po meczach, a po takim meczu szczególnie. Dlatego, że no nic mi to nie wniesie tak naprawdę, bo ja mogę w internecie jako sędzia znaleźć tylko i wyłącznie hejt. Nie wierzę, że tak spłynęło po tobie, że nie, się nie czułeś... Absolutnie nie spłynęło. Absolutnie nie spłynęło, bo jestem tylko i wyłącznie człowiekiem, tak? I ja miałem świadomość tego, że, no, że jest wrzawa, tak? Dlatego, że nawet jeżeli ja czegoś nie chciałem śledzić, to można powiedzieć, że te wszystkie informacje, można powiedzieć, że mnie goniły. Ja jestem sędzią prawie od 20 lat. I teraz jak człowiek decyduje się na bycie sędzią, oczywiście chciałby brać udział w tym, co kocha, tak? W meczu piłkarskim, mieć odrobinę, nie wiem, frajdy związanej z meczem. I rzeczywiście... Podejmiesz dobrą decyzję, jak kibice, brawo, tak, brawo Daniel, brawo, super. Tak. Jakieś no nie, flagi, tak, dokładnie. Zaczynasz od najniższego poziomu, gdzie na meczu dzieciaków wyzywają cię rodzice, na przykład, tak? Tam jest naprawdę bardzo ciężko. Potem idziesz na taki mecz B klasy, gdzie słyszysz, i to jest trudniejsze niż na przykład 40 tysięcy gardeł krzyczących, tam skandujących. Tak, dokładnie. To jak jesteś na meczu B klasy i słyszysz tego jednego konkretnego gościa z puszką piwa, który tam tak, mówi, że twoja resoróweczka już stoi na cegłach na przykład, tak, po jakiejś pierwszej decyzji, no to są momenty, w którym tak jakby kształtuje się twoja osobowość, twoja psychika i tak jakby rośniesz z tym wszystkim. Ta presja i ten hejt tak rośnie, on jest wszechobecny. W związku z czym my się musimy w jakiś sposób stać gruboskórni, staramy się to robić w ten sposób, żeby koncentrować się po prostu na zadaniu. Tak, że my nie pozostawiamy decyzji, tam widzi mi się, podrzucę monetę, tylko po prostu po to się szkolimy, oglądamy miliony klipów, analizujemy i tak dalej, żeby potem na boisku działać troszeczkę jak automat. Czy Daniel Stefański mieszka w Warszawie? Mieszka. Mieszka. Czy uważasz, że sędziowie mieszkający w danym mieście powinni sędziować mecze drużyn z danego miasta? Wiedząc o tym, że na świecie rzeczywiście bywa tak, że sędziowie z danego miasta sędziują mecze zespołów ze swojego miasta i nikt z tym nie widzi problemu, pojawił się zarzut nie tyle, że mieszkam w Warszawie i posędziowałem mecz Legii, tylko że ja się do tego tak jakby publicznie nie odniosłem, nie przyznałem, nie zorganizowałem, nie wiem, konferencji prasowej i tak dalej. Co mnie tak naprawdę zdumiało. Znaczy ja się urodziłem w Bydgoszczy, wychowałem w Bydgoszczy ponad 20 lat, nie no więcej, dużo więcej. Mieszkałem w Bydgoszczy, jestem wychowankiem tak sędziowsko Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, jestem członkiem Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i w pewnym momencie ja miałem najzwyczajniej w świecie problemy zdrowotne.
związane z Achillesami. Jak ktoś miał problemy z Achillesami, wie, z czym to się je. Pukałem od drzwi do drzwi, od lekarza do lekarza. Dużo z tym anegdot było związanych. Byłem u lekarza w Bydgoszczy, który zapytał mnie, a czym się pan zajmuje? Ja mówię, no jestem sędzią piłkarskim, no i w związku z czym mam dużo biegania, a co gorsze jeszcze mam bieganie tyłem na przykład. A on jeszcze nawet nie spojrzał na te Achillesy i tak siedzi i mówi, a musi się pan tym zajmować? No i w końcu musiałem trafić do kogoś, komu zaufam. I tak trafiłem do Warszawy, do doktora Śmigielskiego. I tak rzeczywiście na dzisiaj, tak jak początkowo krążyłem, tak na dzisiaj zdecydowanie więcej czasu spędzam w Warszawie niż w Bydgoszczy. Przy czym jestem zdecydowanie bydgoszczaninem. Ja nie jestem jedynym sędzią, nawet w Ekstraklasie, który mieszka w jednym mieście, a reprezentuje inny związek. To jest nasz zawód. Jestem sędzią zawodowym, ja z tego żyję, ja z tego utrzymuję rodzinę. I teraz, żebym ja w ogóle położył interes klubu jakiegoś nad swój i swojej rodziny, to musiałbym być skończonym wariatem. Jak dzisiaj byście mi powiedzieli, że no dobra Daniel, wysyłamy cię na mecz Zawiszy. To ja mówię otwarcie, że nie chciałbym sędziować meczu Zawiszy. Z wielu powodów. Kiedyś kibicowałem, chodziłem, nie wiem, z szalikiem na mecze. Natomiast w przypadku Legii nie mam totalnie żadnego związku. Emocjonalnego stosunku. Warszawa jest ogromnym miastem, ogromną aglomeracją, w której ja się czuję totalnie anonimowy, zupełnie poważnie. Nawet jeżeli nie jestem, bo ostatnio to się zmieniło, to czuję się anonimowy. Ostatnio to się zmieniło? Przybijają ci piątki kibice? Nie. Teraz po tym ostatnim meczu wydawałoby się, że na ulicach mógłbym je spotkać jakiś taki, nie wiem, hejt, a okazuje się, że reakcja na ulicy jest totalnie odwrotna. To znaczy, być może do ludzi... Może dlatego, że w Warszawie chodzisz po Warszawie. Nie, właśnie w Warszawie, dlatego, że tak się złożyło, że akurat po meczu miałem uroczystość na południu Polski i byłem też 2 dni w Zakopanem. I po raz pierwszy w zasadzie spotkała mnie taka sytuacja, że ludzie mnie zaczepiali na ulicy i robili sobie zdjęcia. Jestem ciekaw twojej reakcji, jak słyszałeś albo przeczytałeś może informację, że masz syna i on trenuje w Akademii Legii Warszawa. Jak zareagowałeś? Oczywiście tego syna nie mam. Mam piękną, kochaną, prawie 3-letnią córkę. Poszła informacja na przykład, że zostałem zawieszony do końca sezonu. Totalnie nieprawdziwa informacja. Puentując ten wątek tych wiecznie niezadowolonych kibiców, miałem takiego sędziego znajomego, który sędziował w okręgówce i opowiadał mi taką historię, że pojechali na mecz i mecz okazało się, że jest odwołany, więc między sobą zaczęli mówić, no to wreszcie nie będziemy słuchać bluzgów i nie będziemy słuchać jacy jesteśmy i do czego nas będą porównywać. I wychodząc ze stadionu znalazł się jeden kibic, który zobaczył tę trójkę sędziowską i zaczął krzyczeć, o wy chuje, kurwa, za darmo pieniądze wzięliście i spieprzacie. I powiedzieli, że nie ma takiej możliwości, żeby porcja się zdarzyło. Porcja musi być przyjęta bez względu na to, czy mecz się odbył, czy nie. Ale słuchaj, tak w takim razie, po tych kilkunastu dniach, które minęły od meczu Lechia-Legia, nie moglibyśmy ci nie zadać pytania, o które chciała cię spytać cała Polska. Czy w sytuacji, w której Artur Jędrzejczyk zagrywał piłkę ręką, należała się czerwona kartka i rzut karny? Czy dzisiaj w jakikolwiek sposób zmieniłbyś tę decyzję? Bo wielu twoich kolegów ze środowiska, także sędziów, uważa, że popełniłeś błąd. Mogę powiedzieć tak, że na 4 ujęcia, jakie są w transmisji telewizyjnej, ja w 3 widzę rzut karny, mało tego, widzę rzut karny z czerwoną kartką. I w zasadzie widzę to, co widziałem na boisku, dlatego że widzę strzał na bramkę, widzę Jędrzejczyka, który robi wślizg i widzę, że piłka zostaje zatrzymana albo bezpośrednio ręką, albo tutaj gdzieś pomiędzy, nie wiem, barkiem, ręką, bicepsem. W związku z czym dla mnie to był oczywisty rzut karny i czerwona kartka. Sytuacja jest w ogóle bardzo złożona, dlatego że jak wiecie, zaczyna się od tego, że następuje prostopadłe podanie. Artur Sobiech rusza na gazie w kierunku bramki. Artur Jędrzejczyk, który próbuje złapać go na spalonego, wychodzi w drugą stronę. Wygląda to na 2-metrowy spalony. Ja taką informację dostaję od asystenta i widząc, że Sobiech wychodzi sam na sam, po prostu musimy poczekać, jak ta sytuacja się rozwinie. I dostaję informację, opóźniam sygnalizację, asystent goni, chwilę później widzę strzał i widzę, że piłka zostaje zatrzymana bezpośrednią ręką, w związku z czym dyktuję karnego, zgodnie z zasadami idzie chorągiewka w górę i odwizduję spalonego. No i później mamy tą całą analizę. No i analiza kończy się tym, że tego spalonego nie ma, w związku z czym musimy ocenić, co dalej. Dla mnie to był rzut karny,
jest jeszcze kwestia kartki. No i dostaję informację, że nie ma spalonego, rekomendowany jest on-field review, powinien podejść do monitora i idąc do tego monitora, ja mam przed oczami to, co widziałem na boisku i nagle dostaję powtórkę, która mnie zaskoczyła. Ja nie ukrywam, jak pytaliście, czy bym coś zmienił, to jak widzę trzy ujęcia, jak chociażby to ujęcie, ujęcie zabramkowe, to ja w trzech przypadkach widzę rzut karny. Jest strzał na bramkę i proszę, tutaj piłka gdzieś ginie, nagle wychodzi zza zawodnika i zatrzymuje się na ręce. Znowu jest strzał, ewidentnie strzał na bramkę, zawodnik się rzuca, piłka gdzieś ginie i nagle widzimy ją tutaj gdzieś pod ręką, karny, czerwona, nie mam cienia wątpliwości. I nagle dostaję ujęcie boczne, w którym widzę strzał na bramkę rzucającego się zawodnika i nagle doznaję szoku. To zblokowanie to nie jest tak, jak mi się wydawało, bezpośrednio w rękę. Nie jest nawet blisko, blisko ręki, tylko ono jest na wysokości żeber, nie wiem, biodra, bardzo daleko od ręki. I przyznaję, że to zobaczyłem na monitorze VAR jako pierwsze ujęcie. Muszę ocenić, czy to jest skuteczna interwencja, czy nie. I tutaj widzę, że po tym zagraniu ta piłka już idzie nawet w kierunku środka boiska, w związku z czym jest to skuteczna interwencja ciałem. To dalej musimy już ocenić, czy zawodnik miał ułożone ręce naturalnie do takiego sposobu zagrania, jaki wykonał do tego w ślizgu. Moim zdaniem naturalnie, jest to ręka podporowa, zawodnik nie może sobie odciąć rąk, on te ręce będzie miał. I druga rzecz, czy nie wykonał jakiegoś dodatkowego ruchu, którego mógłby nie wykonać, tak? Ja tego ruchu nie widzę. Jeżeli to, co się teraz dalej zadzieje w naturalnej szybkości, ktoś uważa, że on mógł zrobić coś, żeby do tego kontaktu nie doprowadzić, to będzie rzut karny. Ja uważam, że zblokował prawidłowo ciałem i po prostu siłą rozpędu on nie mógł uniknąć tego kontaktu. Gdybyście powiedzieli, że nie wiem, no okej, zatrzymał ciałem, ale później on jeszcze coś robi, czego mógłby uniknąć i mi tutaj to pokażecie, to wtedy powiem tak, to według waszej teorii to jest rzut karny. Natomiast ja tego póki co nie widzę. To jest ujęcie, które pokazuje z dwóch kamer ten sam moment. Po prawej, jak mniej więcej widać to, co ja widzę na boisku. Dokładnie ten sam moment i widzimy, jak daleko ta piłka jest w ogóle od ręki, jaki jest prześwit. Coś, co jest pokazane z dwóch stron, wygląda zupełnie inaczej. Ja muszę się kierować po prostu tym, dlatego że tutaj widzę, jak jest ułożona ręka i gdzie znajduje się piłka, a nie tym obrazem, który ja widziałem z boiska. Ale też nie uważasz, że największym obecnie problemem, taką zmorą sędziów jest to szerokie pole do interpretacji zagrania ręką. Kiedyś była przypadkowa, nieprzypadkowa, tak przyciele, nie przyciele. Przepisy to jest tylko kilka zdań w książce, prawda? A już w ogóle w przypadku ręki, no to jest dosłownie kilka zdań. I teraz taki przeciętny kibic, który chciałby ocenić zdarzenie i ocenić pracę sędziego, no na przykład potrudzi się, otworzy książkę, przeczyta, i nagle zobaczy, że kurczę, ile tam jest miejsca do interpretacji. To jest ogromny problem i dla sędziów, i potem dla ludzi, którzy mają tych sędziów ocenić. Miałeś poczucie, zakładam poniekąd, że trochę ci się świat twój zawodowy wali po tym meczu Lechia Gdańsk-Legia, a dzisiaj jak to oceniasz? Miałem odczucie, że to, co robiłem przez 20 lat i starałem się robić jak najlepiej i staram się nadal robić jak najlepiej, ktoś do tej po prostu sytuacji. Tak, takim jednym pstryknięciem no, po prostu wrzucił gdzieś tam w otchłań. Więc tak, to był taki moment, w którym się najzwyczajniej w świecie troszeczkę grunt osunął i pod nogami i zrobiło się smutno. Ja tą sytuację widziałem tak, mam pełną świadomość tego, że ktoś może ją widzieć inaczej. Więc ja wiem, że to jest kontrowersyjna sytuacja i ja nie zamierzam nikogo tam przekonywać do swojej racji. Czyli nie jesteś taki, że jesteś jakby strasznie uparty. Natomiast w moim odczuciu cały czas czułem, że zrobiłem dobrze. Wiedziałem, że sytuacja jest kontrowersyjna, ktoś może patrzeć inaczej, ale że ja mimo wszystko zrobiłem dobrze i zrobiłem wszystko tak, jak powinienem zrobić zgodnie ze swoim wyszkoleniem. Patrząc na to całe tło, tak chciałem Cię zapytać, Daniel, też pewnie już kończąc powoli nasz wątek, czy fajnie jest być sędzią de facto? Jest fajnie. Jest tak, to tak. Bez przekonania tak to powiedziałeś troszkę. Wiecie, no, mówię ze swojej perspektywy sytuacji, w której się znalazłem, tak?
jak kończysz mecz, jest wszystko w porządku, jest taka euforia. Nie możesz za bardzo liczyć na to, że ktoś cię tam poklepie, że ktoś tam ci będzie skandował w ogóle. Nie masz swojej cieszynki jak, po meczu. Tak, tak, nie mamy pistoletów. Natomiast w szatni schodzimy i rzeczywiście jest jakaś taka satysfakcja, wracasz, jesteś zadowolony z tego, co robisz. Punkt wyjścia jest taki, że my kochamy piłkę nożną, tak? To jest nasza ogromna pasja i teraz jak my to możemy robić zawodowo, no to nie ma nic fajniejszego. No to co, karna czerwona? Powiem ci, że dla mnie nie. Przekonała mnie ta interpretacja sędziego Stefańskiego. Ta stop klatka i ta powtórka z tej kamery, gdzie widać ewidentnie, że jednak piłka najpierw odbija się od, powiedzmy, żeber Artura Jędrzejczyka, no gdzieś to do mnie trafia. Uważam, że jestem nawrócony w tym temacie, bo początkowo myślałem, że ewidentny karny. A ja bym zacytował naszego kolegę Krzyśka Oliwę. No trochę mnie przekonała, trochę mnie nie przekonała. To znaczy, wydaje mi się, że tam na miejscu sędziego Stefańskiego usiadłby inny sędzia i znalazłby ileś tam argumentów, żeby nas przekonać, że jednak jest inaczej. Dlatego mamy też taki trochę miszmasz w głowie, ale też była fajna jego postawa, że on się tak nie sadził i za wszelką cenę nie chciał nikogo przekonywać, tylko po prostu przedstawił swoją perspektywę i ta perspektywa jest bardzo racjonalna i pragmatyczna. A sędzia, jak widzieliśmy, też ma ludzkie. To też idealnie podkreśla ten fakt, że jest to niezmiernie trudna robota, naprawdę niewdzięczny fach. I rzeczywiście to pewnie będzie się działo w wielu zawodnikach Lechii i na pewno się o sędzim Stefańskim jeszcze będzie mówiło dużo.